Starosta Krośnieński przekazał wykonawcy kompletną dokumentację na budowę nowej drogi powiatowej. Będzie łączyć drogę krajową 28 w Potoku z ulicą Sikorskiego w Jedliczu przy zakładzie Orlen Południe. Bezpieczeństwo powinno się poprawić i z tej głównej drogi dojazdowej, brzozowej do Jedlicza obciążenie tych tirów, dużych samochodów zagrażające bezpieczeństwu, nawet zdrowia i życia. Droga będzie miała 7 metrów szerokości i około 3,5 kilometra długości. Ciąg pieszo-rowerowy, to jest takie podstawowe założenia. No i wiadukt nad koleją, z tym włączenie do drogi krajowej, no i tutaj do drogi powiatowej. To takie wstępne. Jeżeli chodzi takie o wielkości, no to mówię 120 tysięcy metrów sześciennych nasypu. No to tak dla przyłożenia, no to powiem, to jest 10 tysięcy samochodów ciężarowych trzeba przywieźć materiału, żeby to zrealizować sam. Inwestycja ma ułatwić dojazd do zakładu Orlen Południe, gdzie obecnie trwa budowa instalacji do produkcji bioetanolu oraz elektrociepłowni biomasowej. Ta droga jest wręcz niezbędna i potrzebna. Wydana decyzja środowiskowa przez burmistrza gminy Jedlicze wręcz nakazuje budowę tej drogi, bo choćby patrząc na infrastrukturę drogową w Jedliczu, która jest tak usytuowana, że dostarczenie tego materiału, czyli powiem potocznie słomy do produkcji bioetanolu, czyli dodatku do paliw bio, wymaga budowy tej drogi, podkreślam. Dzięki ministrowi Weberowi i Piotrowi Babinetzowi, gdzie spotkaliśmy się w Warszawie, później pan premier Morawiecki również był na spotkaniu u nas w starostwie powiatowym, obiecał te pieniądze i otrzymaliśmy promesę 88 milionów od pana premiera. Koszt budowy wyniesie ponad 60 milionów złotych, z czego wkład własny powiatu to ponad milion. Oprócz tego to jest na całym odcinku, to jest w granicach 11 hektarów wykup działek. To jest w granicach za hektar, to jest ponad 300, między 300 a 400 tysięcy, bo kwoty to są podobne jak i pod S19, gdzie pani wojewoda wykupuje. W granicach 5-6 milionów może mi wyjść koszt wykupu działek. Prace rozpoczną się w połowie marca. Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 16 miesięcy.